Mamy nową królową Madrytu. Iga Świątek została mistrzynią turnieju WTA 1000 w Madrycie. Witajcie w kolejnym odcinku Czas na Tenis. Możecie pójść moim śladem, zrobić sobie kawę, bo dzisiaj w to południe, w zasadzie jeszcze przedpołudnie, niedzielne, porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w finale w Madrycie pierwszy raz od nie pamiętam kiedy wspólne imprezy rozgrywane w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o rozgrywki męskie i rozgrywki kobiece, to właśnie te rozgrywki kobiece stały na dużo wyższym poziomie. To nawet nie chodzi o to, że tutaj był po prostu lepszy turniej, lepszy finał czy lepsze półfinały, tylko mam wrażenie, że cała edycja kobieca poza oczywiście pojedynczymi występkami w turnieju męskim była na zdecydowanie lepszym poziomie. To też zaznaczała Iga Świątek, nie bała się tego powiedzieć, mierząc się trochę z konsekwencjami tych słów, bo e, kiedy te słowa są wyciągane jako, jako taki wyrywek z wypowiedzi bez, bez większego kontekstu, a jednak Iga została o takie rzeczy zapytana, to nie tak, że e, sama stwierdziła, że będzie wypowiadała się na tego typu tematy. E, turniej kobiecy był zdecydowanie lepszy, niezależnie od wyniku dzisiejszego finału pomiędzy Feliksem Ożer Aliasim i Andryem Rubliowym. Nic nie przebije tego, co wydarzyło się w półfinałach, w zasadzie może w jednym półfinale, bo w meczu Sabalenki z Rybakiną, ale nic nie przebije tego finału Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Porozmawiajmy sobie o tym, co wydarzyło się w tym finale. Na samym wstępie poproszę Was jednak o to, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, będzie mi bardzo miło. Podzielcie się w komentarzu Waszymi wnioskami, podzielcie się swoimi emocjami, które przeżywaliście w trakcie finału Igi z Aryną, bo myślę, że tych emocji było bardzo dużo. Praktycznie co drugi komentarz na Twitterze wczoraj podczas meczu Igi z Aryną brzmiał mniej więcej w tym stylu, że Iga będzie musiała oddawać polskim kibicom za wizyty u kardiologa i myślę, że wielu kibiców może się pod tymi słowami podpisać, no bo jednak emocji było sporo. Były trzy piłki meczowe, trzy piłki mistrzowskie dla Aryny Sabalenki. Na nasze szczęście żadna z nich nie była przy serwisie Białorusinki, tylko była przy serwisie Igi Świątek. Iga świetnie serwowała to, jako ona wyszła z opresji podczas, podczas tych piłek mistrzowskich dla Aryny, to było coś wielkiego, bo zacznę sobie omawiać ten finał od tego, że Aryna Sabalenka przełamywała Igę Świątek we wczorajszym meczu pięciokrotnie i uwaga, przy tych sytuacjach, kiedy Sabalenka przełamywała Igę, trzy razy zagrywała winera i dwa razy wymuszała błąd na Idze. Iga, mierząc się później z tymi piłkami mistrzowskimi przy swoim serwisie, bo najpierw były dwie w 12 gemie, a potem jeszcze jedna w tiebreku. Iga naprawdę musiała odczuwać ogromną presję i mieć na pewno z tyłu głowy to, że sabalenka w tych kluczowych momentach nie zwalnia ręki. Że ona będzie ryzykowała, no bo co ona ma do stracenia? jeśli w zasadzie mogła tak sobie Sabalenka pomyśleć w 12 gemie, no skoro nie wykorzystam tych piłek meczowych teraz na returnie, no to zaraz mam tiebrek. ja jestem bezpieczna, bo to Iga musi gonić. To Iga jeśli straci serwis i nie dowiezie do tie breaka, no to będzie po meczu, to ja będę mistrzynią, więc mogła zaryzykować, więc ta presja na Idze była jeszcze jeszcze większa, więc tym bardziej ukłony dla Igi, że ona temu sprostała, że ona sobie z tym poradziła, bo Sabalenka nie zwalniała przy, breakpo przy breakpointach, ona się nie zatrzymywała, także to jest naprawdę rzecz Wielka i to jest rzecz numer jeden, na którą bym zwrócił uwagę przy okazji tego finału. Teraz przejdźmy sobie do tego, jak wyglądała droga obu tenisistek. No, bo Iga teoretycznie była w dużo lepszej sytuacji. Ona, jeśli się nie mylę, straciła coś w okolicy 20 gemów w drodze do finału, Sabalenka trzykrotnie więcej. To ona rozegrała w tym turnieju chyba 4-3 setówki w drodze do finału, bo miała trudne mecze, chociażby. Z Magdą Linet, bo turniej dla Sabalenki rozpoczął się od meczu z Polką i zakończył się na meczu z Polką. W tym pierwszym meczu oczywiście wygrała, bo pokonała Magdę Linet, chociaż Magda rozegrała kapitalne spotkanie jedno z lepszych w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. I szczerze mówiąc, losy i okoliczności tego meczu Magdy z Areną były. Dziwne, bo tam tak naprawdę dwie piłki po jednej w każdym secie wygranym przez Sabalenkę były zagrane po taśmie. I ja nie chcę mówić, że arena by tego meczu nie wygrała, gdyby nie te piłki zagrane po taśmie. Ale Magda nie zasłużyła na to, żeby żegnać się z Madrytem właśnie po tego typu okolicznościach. Ale taki już jest tenis. Na koniec to i tak zawsze się gdzieś mniej więcej wyrównuje. Ale chodzi mi tutaj o to, że. że Magdalinet postawiła bardzo trudne warunki Sabalence. Później wcale nie było lepiej, jeżeli chodzi o Sabalenkę, bo ona męczyła się także w meczu trzeciej rundy z Montgomery ze Stanów Zjednoczonych. Później kolejna trzysetówka z Daniel Collins z Mirą Andrzejewą. To akurat był stosunkowo łatwy mecz dla Sabalenki. Ona tam zdominowała totalnie Andriejewę. Ale półfinał znowu trzysetówka, znowu wygrany mecz po tie-breaku trzeciego seta przez Arenę Sabalenkę, rybakina przypomnę tylko prowadziła jeden w setach i serwowała po zwycięstwo w drugim secie przy 30-30 przestrzeliła bardzo prosty forehand, ale bardzo prosty oczywiście z punktu widzenia nas, kiedy ja siedzę tutaj na, na krześle, siedzę na fotelu, oglądamy te mecze, które lecą w telewizji czy na ekranach naszych telefonów. To wszystko wydaje się proste, ale presja plus zmęczenie to naprawdę sprawia, że rakieta jest piekielnie, piekielnie ciężka, a te piłki ważą tyle, że naprawdę trudno sobie to wszystko nawet wyobrazić. Finalnie doszło do tego, że, że wypoczęta Iga Świątek dotarła do finału i nieco bardziej podmęczona Sabalenka dotarła do finału. I przyznam szczerze, że Spodziewałem się mniej więcej takiego scenariusza, że jeśli ten mecz wejdzie w tą dalszą fazę, czyli dojdziemy do trzeciego seta, to będzie wyrównany mecz, to IGA powinna mieć większe szanse, no bo sabalenka naprawdę mogła mieć tego madrytu już po prostu dość, bo to, była jej, to był jej piąty mecz trzysetowy na sześć rozegranych w tym turnieju. I to wcale poprzednie mecze nie były łatwe, bo często są trzy setówki, które mieszczą się w okolicy dwóch godzin 61, 16, 61 i tak dalej, znacie to doskonale. W przypadku sabalenki było inaczej. Przyznam szczerze, bardzo mi miaryna zaimponowała tym, jak ona była do tego spotkania przygotowana. O idę to już nawet nie chcę wspominać, bo wiemy, że Iga jest doskonale przygotowana, ale też ciało, organizm zupełnie inaczej reaguje na to. Nawet jeśli jest, super, jest się super przygotowanym do, do takiego maratonu, do rozgrywania długich meczów, no to jeśli rozgrywasz 10 meczów, wszystkie wygrywasz w godzinę, godzinę 10, godzinę 20. I jesteś mimo wszystko i tak przygotowany na to, żeby rozegrać mecz 3 godziny, ale nie rozgrywasz tych meczów 3 godzinnych, to często organizm może w takich sytuacjach się zbuntować. Może zbuntować to za duże słowo, ale nie jest do tego przyzwyczajony, no bo teoretycznie masz paliwo na to, żeby grać 3 godziny, ale nie wykorzystujesz tego na co dzień. No bo nie masz takiej potrzeby, bo Iga wygrywa swoje mecze stosunkowo szybko. Więc tutaj się nieco obawiałem, ale te obawy były niesłuszne, bo Iga potwierdziła, że jest w stanie rozgrywać mecze ponad 3 godziny, jest w stanie je wygrywać. Myślę, że przed Roland Garros, przed Igrzyskami to jest bardzo dobra. Wiadomość, zwłaszcza, że to wszystko działo się po prostu na mączce. Także e, takie wnioski, jeżeli chodzi o ten finał, ale jest jeszcze jedna rzecz, która, e, która zaimponowała mi: to są świetne serwisy IGi Świątek w Tajbreku. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz tego Tajbreka, e, to jak to wszystko wyglądało, jak, jak IGA sobie radziła naprawdę pod presją, bo, bo tam wcale łatwo nie było. Jak straciła podanie w Tajbreku, od razu odpowiedziała, od razu wiedziała jak zareagować, i naprawdę to była rzecz. Rzecz e, wielka. Tomasz Wiktorowski, jeżeli dobrze pamiętam, w Kanal Plus Sport przed, e, przed finałem powiedział takie słowa: e, Nie powiem tego jeden do jednego, ja je tak zinterpretowałem, że lepiej jest grać cały mecz na 80%, niż grać fragmentami na 100%, a fragmentami na 60%, na przykład. Że lepiej jest utrzymywać ten dobry czy bardzo dobry poziom na przestrzeni całego meczu niż tak skakać i, i falować tu perfekcyjnie, tutaj nieco słabiej, bo, bo częście, często te sytuacje mogą się po prostu zemścić. I w przypadku Igi Świątek miałem takie wrażenie, że ona rozegrała naprawdę cały mecz na takim pułapie 80-85% swoich możliwości. Były oczywiście sytuacje, kiedy Iga świetnie się broniła. W momentach miałem wrażenie, że Sabalenka ma już dość chodzenia do siatki, bo to, jak był taki okres, taki fragment meczu, kiedy... Iga bodajże dwa czy trzy razy ją minęła w przeciągu kilku minut, no to miałem wrażenie, że Sabalenca się po prostu odechce chodzenia do siatki. Było zupełnie inaczej, bo, bo Aryna nie, nie chciała zmieniać swojego planu, była konsekwentna w tym wszystkim, ale były takie momenty, że rzeczywiście czy to Iga, czy Aryna grały na 100% swoich możliwości. Dzięki temu możemy chyba się zgodzić z tym, że to był jeden z najlepszych meczów kobiecych rozegranych w tym roku, Jeden z najlepszych finałów od nie pamiętam kiedy, bo od razu moje pierwsze skojarzenie takiego zaciętego finału to był finał Igi Świątek z Barbarą Krejcikową w Ostrawie. To był chyba 2022 rok. Miałem przyjemność oglądać ten mecz z trybun turniej w Ostrawie to w ogóle świetne, świetne, wydarzenie. Żałuję, że zniknęło z mapy WTA, bo e, oglądało się te mecze w Ostrawie, w Ostrawa Arena bardzo, bardzo przyjemnie, ale to było moje pierwsze skojarzenie, czyli właśnie ten finał Iggy z Barborą w Ostrawie. Taki bardzo zacięty. Mecz też bardzo długi, bo to też był mecz ponad 3 godzinny Więc wracając do tego finału, jeszcze raz kazały nam panie czekać bardzo długo, bo dopiero w maju dostaliśmy pierwszy odcinek w tym roku. Możemy sobie tak ładnie nazwać filmowo: sezon 2024. Odcinek pierwszy, dopiero w maju premiera Igi Świątek z Aryną Sabalenką, bo ostatni oficjalny mecz rozegrały przecież w WTA Finals, kiedy Iga odzyskała pozycję liderki rankingu. WTA, ale jeśli mieliśmy czekać ponad 4 miesiące w tym sezonie na ich mecz, to myślę, że warto było czekać, że obie zawodniczki dowiozły poziomem. Tak jak przystało zresztą na liderkę i wiceliderkę rankingu WTA. Przejdźmy sobie jeszcze do sytuacji, jak to wygląda. W przypadku punktów IGi Świątek, IGA obecnie, jutro jest nowe notowanie rankingu WTA. IGA będzie miała 3400 punktów przewagi nad Areną Sabalenką. To jest bardzo duża przewaga, to jest bardzo komfortowa przewaga, no bo przecież zamieniły się rolami. Rok temu w Madrycie to Arena wygrała finał, a IGA go przegrała. Tym razem jest na odwrót, więc to IGA zyskała punkty. Arena nieco straciła. Ale jak wygląda sytuacja w top 4 rankingu WTA? Arena. Um, Iga Świątek, może zaczniemy od Igi Świątek, Polka broni 2215 punktów w Rzymie i w Paryżu, w Roland Garros. Aryna broni 790, Koko 495 punktów i Jelena Rybakina ma do obrony 1130 punktów. Ten 1000 punktów u Jeleny Rybakiny to jest zwycięstwo w Rzymie. Czy Rybakina powtórzy wynik sprzed roku? Szczerze mówiąc wątpię. Pamiętacie, jakie tam były okoliczności tego zwycięstwa Rybakiny w Rzymie? Niczego jej nie ujmując, niczego jej nie zabierając, ale okoliczności były prze, prze dziwne. Jeszcze ten finał, jeżeli dobrze pamiętam, rozgrywany coś w okolicach 23 czy, czy północy. Masa deszczu. Rybakina chyba dostała trzy krecze w jednym turnieju, coś w tym stylu. Trochę jak Orzel Al-Jasim, który dotarł teraz do finału w Madrycie. Gdzie zmierzy się z Rubliowem? Dostał przecież Krecz od Męsika i od Lecheczki i walkowera od Sinera, więc tak naprawdę Kanadyjczyk rozegrał trzy pełne mecze i jest w finale ATP. Tysiąc. Ale wracając do pań, wracając do tego, jak wygląda sytuacja rankingowa, to oczywiście wszystko jest przygotowane za sprawą nieomylnego, perfekcyjnego w, w tym w tym celu, w, w tych detalach rankingowych, w punktach Mateusza Stańczyka ze strony skortu, informacje tenisowe. Więc to są oczywiście tutaj taki szatał dla, dla Matiego, muszę zrobić, bo od razu po finale to wszystko wysłał mi rozpracowane, jak to, jak to wszystko wygląda. 2000 punktów w przypadku Igi, to jest oczywiście zwycięstwo w Paryżu, więc Igi. Liga też trochę będzie broniła, ale ta przewaga 3400 punktów nad drugim miejscem jest już bardzo, bardzo komfortowa. Straciła Coco go szansę na to, by być wiceliderką rankingu, bo jeśli Aryna, w zasadzie jeśli Jelena Rybakina dowiozłaby to zwycięstwo w półfinale i przy tym stanie 5-4, kiedy serwowała po zwycięstwo, wygrałaby mecz, to Koko Go od jutra byłaby nową wiceliderką rankingu. Wielu spadł kamień z serca, że tak się nie wydarzyło, bo nie są fanami Kokogów. Ja przyznam szczerze, że Koko w ostatnich tygodniach mnie zupełnie nie kupuje i nie przekonuje mnie do tego, by... Być wiceliderką rankingu WTA. Pewnie nie byłaby na długo, patrząc na to, że arena też jednak jest w miarę komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o występ, chociażby w Rzymie, więc tutaj bym się tym nie martwił. No ale sprawy potoczyły się tak, że to Aryna jest dalej wiceliderką, ale KOKO czy, czy Jelena Rybakina na pewno będą na nią naciskały. No pytanie, czy Jelena Rybakina będzie w stanie choć trochę powtórzyć sukces sprzed roku, jeżeli chodzi o Rzym. Nie wierzę, tak jak mówię, nie wierzę w obronę tytułu przez Rybakinę. Ale też nie wierzę w to, że ona odpadnie w pierwszej czy w drugiej, znaczy w pierwszej, nie wiadomo, w drugiej czy w trzeciej rundzie. Raczej stawiałbym ją w, w tej końcowej fazie turnieju. Pewnie półfinał byłby dla niej bardzo, bardzo dobry. Tak wygląda sytuacja. Na samo zakończenie jeszcze warto podkreślić, że Iga zrównała się z Agnieszką Radwańską jeżeli chodzi o pod względem zdobytych tytułów singlowych. Agnieszka przez całą karierę zdobyła 20 tytułów. Iga wczoraj wygrała 20. turniej w karierze. Jest to rzecz wielka, chociaż nie ma co tutaj się na tym za bardzo skupiać. To raczej jako ciekawostka, ale w wieku 22 lat, mieć 20 wygranych tytułów, mieć trzeci w tym roku wygrany turniej rangi WTA 1000, to jest rzecz wielka, warta docenienia. Żyjemy w czasach królowej, żyjemy w czasach wielkiej mistrzyni, jaką jest Iga Świątek. Cieszmy się, że mamy taką możliwość, bo jest to naprawdę rzecz wielka. To takie krótkie podsumowanie tego finału, taki krótki raport majówkowy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam tego, byśmy się mogli cieszyć z kolejnych sukcesów Igi Świątek na Mączce. Zaraz turniej w Rzymie. Za trzy tygodnie Roland Garros rozpoczyna się wielkoszlemowy turniej. Później chwila trawy, znowu wracamy na Mączkę do, naigrzyska do Paryża, także będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Ja jeszcze raz Was poproszę o łapkę w górę, Poproszę Was o zostawienie subskrypcji i widzimy się w kolejnym materiale.